Witam serdecznie Państwa w naszej pracowni kulinarów regionalnych w Perkowicach. Dzisiaj jest świąteczny odcinek. Będziemy wykonywali żurek oraz mazurek, a zaprosiliśmy dzisiaj gości. Jest z nami pan Jakub Jańczuk wraz z córką Hanią. Mazurek będzie wykonany z bakaliami i kajmakiem i będziemy do tego potrzebowali bakali, cukru kryształu, cukru pudru, żółtka, masła oraz smalcu, pół kilo mąki. I do wykonania masy kajmakowej do mazurka będziemy też potrzebować mleka i masła. Żeby zrobić żurek, to pierwszy musimy przygotować zakwas na żurek, bo to jest podstawa żurku domowego. Więc potrzebna nam będzie woda, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy, chleb razowy i mąka razowa 200, żytnia. Do wywaru warzywa, chrzan, czosnek, jak trzeba będzie jeszcze nam doprawić, i sól i majeranek. Najważniejsze to jeszcze jest kiełbasa. Kiełbasę będziemy dodawali wędzoną i białą oraz gotowane jajka. I jeszcze boczek wędzony, ale to już mamy wywarzyć. Żeby zrobić zakwas, to musimy mieć litr przygotowanej wody wystudzonej. Proszę bardzo. Do tej wody dodajemy 8 łyżek mąki. To jest mąka, mówiłam, typ 2000, żytnia rozowa. Proszę, pan wsypuje i mieszamy. Znaczy, może być mąka też inna, nawet 500 albo 720, ale ona się lepiej zakisza z tej mąki razowej. I teraz proszę mieszać. Do tego musimy dodać jeszcze, wymieszać, żeby nie było tych takich grudek. Dobrze mieszamy. I to jest normalnie tak, jak się robi zakwas na chleb. Tylko, że jego się robi rzadszy. Na chleb jest gęściejszy zakwas. I zazwyczaj z razowej mąki nie robi się na chleb, tylko się robi z 720. Ale to tak samo działa ta fermentacja, jak przy zakwasie na chleb. O, dodajemy 3 listki laurowe. O tak, ziele angielskie. Pół łyżeczki soli i 4 ząbki czosnku. Czosnek może być w łupinie, wtedy więcej mamy aromatu czosnku. A że on stoi co najmniej 5 dni, więc ten płyn wyciągnie. Bo gdybyśmy robili coś innego, że trzeba nam szybko, żeby aromat czosnku wyciągnąć, to się wtedy bardzo drobno sieka. Ten czosnek. To jest identyczna procedura przy robieniu chleba? Tak, to jest. Czosnek. Nie. Przy robieniu chleba to tylko dodajemy mąkę i wodę. Tam jest trochę inna, bo to codziennie trzeba dokarmiać. Trochę inaczej to fermentacja. Ale też jak tam mąka, żytnia i woda przygotowana. Tam się dodaje tyle samo wody, co mąki, przez 5 dni trzeba mieszać. A to też, my to jak zrobimy i zostawimy, to później, bo to co najmniej musi stać 5-3 dni. I później codziennie trzeba to przemieszać. Ten zakwas. Super. On dopiero po 5, po 6 dniach jest dobry. Super. Tak. To ja biorę dzisiaj go. No czemu nie? I to jeszcze. O. I to mamy w naczyniu takim, że nie ma dostępu powietrza, więc to tylko nakrywamy ściereczko, żeby był dobry dopływ powietrza i żeby była fermentacja. I zostawiamy, a gdybyśmy to mieli w słoiku szklanym, bo też można robić w słoiku szklanym, to wtedy stawiamy w ciemnym miejscu. Musi być ciemne tak, miejsce. Tak, musi być ciemne miejsce, bo to wtedy fermentacja inaczej przebiega. A bez, jakbym chciał robić zakwas na chleb, to tylko woda i to samo się zakwasi? To się samo zakwasi, tylko prawidłowo przy chlebie to trzeba 5 dni go przy zakwasie do chleba trzeba przez 5 dni go dokarmić. Na przykład pierwszy dzień bierze pan 100 mg mąki i 100 ml wody. Też tak samo przygotowane. Dolewam. Tak, łączy się to, miesza się, to będzie gęściejsze. To będzie takie jak ciasto na ręczniki.
I później następnego dnia, o, na przykład jak pierwszy dzień o 9, później następnego dnia znów o 9, dosypujemy znów 100 mg mąki i 100 ml wody. I znów mieszamy. Tak przez 5 dni, do tego potem nam się zrobi sporo. Ale ja ostatnio to bardzo często praktykuję, żeby niedługo, to mąkę mieszam z siadłym mlekiem. Wtedy już są bakterie, w siadłym mleku i one szybciej działa. 2 dni jest zakaz. Taki trik. Taki trik. Bo to już bakterie są, które no tak. Pracują. I po 2 dniach zresztą to widać, już one tam bąbelki są w środku. My na co najmniej 6-7 dni i codziennie musimy to pomieszać. Chociaż raz dziennie, dobrze 2 razy. Przechodzimy do wykonania mazurka kajmakowego. Proszę Cię, Haniu, wysyp mąkę na stolnicę. Całe 0,5 kg. Tak do końca. Do tego dodamy cukier puder. Co tam jest? Proszek do pieczenia. Aha. Taka płaska łyżeczka. Łyżeczka. No. Dobrze. I teraz zadanie. Teraz tato, tak, włożymy. To jest już odmierzona porcja. Wszystko idzie do tego ciasta. Czyli o to wszystko? O to wszystko. Tu jest masło śmietankowe i smalec. No i co? Tata wjeżdża i zaczyna gnieść, tak? I teraz to trzeba pociąć nożem. Myślę, że tata dorosł. Aha. No. Tak, i ciapię. Mamy posiekaną z mąką razem tłuszcz, masło i smalec. Teraz trzeba zrobić gniazdko dla jajek i śmietany. No proszę Haniu, robimy dołek, tak jakbyś robiła wulkan. Jeszcze, bo żeby weszły nam tam 4 żółtka i trochę śmietany. Jeszcze. Śmiało. Robimy takie gniazdko. O tak. I teraz proszę, możesz dodawać jajka. Super. Mamy 4 żółtka. I 2 łyżki śmietany. Kwaśnej. Takie porządne? Porządne takie 2 łyżki kwaśnej śmietany od krowy. Naszej tutaj w Perkowicach jest taka jedna, co nam ciągle tu jeszcze. Chyba jeszcze więcej można. Mleko podrzuca ze śmietaną. Jeszcze, bo takie dajesz te łyżki jakby pół. Także. I jeszcze możesz z jedną taką. O, takie. Takie porządne, łyżki. Takie fajne, piękne łyżki, dobra. Okej. Dobra. Łyżkę. I teraz trzeba zagnieść. Gdzie ciebie razem? Ty zaczynaj. To jest tak po prostu. Tak, można tak włożyć ręce. To jest najprzyjemniejszy. Tak? Moment, pamiętajmy, aby ciasto to ty jest zbieraj, ciasto ja kruche, tak, nie gnieść długo, tylko szybko zagnieść w kulkę. Jeżeli nam się nie będzie zgniatało, można dodać jeszcze więcej śmietany, ale ja myślę, że tu jest dobra konsystencja. Czyli właściwie już dodałaś. No, ciasto fajnie zagniecione i teraz trzeba... A dziękuję bardzo. Proszę. Spisali się na medal, ale teraz trzeba je włożyć chociaż na 30 minut do lodówki, aby odpoczęło. Proszę, jeźdź do lodówki. To co? Godzinka minęła. Bierzemy? Mhm. Dobra, idę. O, jak fajnie. Ja już dla was przygotowałam blachę wyścieloną pergaminem. Wałek, będziemy wałkować ciasto. Mogę wałkować. Możesz wałkować, tak, odkroimy kawałek
dla ozdoby. Później z tego kawałka zrobimy piękny warkoczek, ozdobimy nim naszego mazurka. I aby ciasto się nam nie przyklejało do stolnicy, podsypiemy trochę mąką. O, w ten sposób, rozsuwając ją. I proszę, wałkujemy tak, żeby uzyskać taki prostokątny kształt. Później tutaj ułożymy. Tak, i teraz możesz sobie obrócić, przesuwając mąkę, żeby cały czas tu była mąka pod ciastem. I teraz po drugiej. I w tą stronę, bo zobacz, mamy takie prostokątne. Fajnie, że ty się uczysz. Kształt. Bardzo ale świetnie. Bardzo świetnie. Super. Tak, i teraz tak na rękę, to już tak. I wałkujemy dalej. Trochę. Ma być takie cieńsze czy grubsze? No ma nam się zmieścić tak do tej blachy. Ten cały placek. Ale nie, ale czy, mnie czy ma być grube czy chude? No ma być takie średnie, tak żeby pasowało nam całe te wszystkie ciasto tutaj do tego. Więc ono będzie takiej wielkości, około centymetra grubości. Tak, będzie miało centymetra. Dobrze, teraz troszeczkę może przełożymy w ten sposób i tak jakbyś mogła, o tutaj te brzegi rozwałkować. O, w tą stronę, tak. O tak. A w tę? O, w tą, tak. Nadajemy kształt. Super. O, i super. Ale ekstra to sobie poradziłaś. O, ten... Jakbyś mnie kiedyś dopuścił do wałkowania, to byś sam się przekonał. No widzisz. Zawsze każdym razem tylko sam to robiłem, prawda? Mhm. Dobra. A to jak kobieta. A ty robisz za ostro. Zaraz zobaczymy, jak nam to wygląda. Zobaczcie, można tak przyłożyć i odrysować sobie kształt. Nie wiem, czy tam papier nie ucieknie. Nie powinien. Nie powinien, nie? My na warkocze wykorzystamy. To jeszcze tam rogi pewnie będą nam uciekać. Teraz takie ciasto może tato spróbuje przełożyć do blachy. Proszę. I co, idziemy to na rogi? I to na rogi, tak. Nie klejamy tak w sposób. No i dobra, to dodamy już. I teraz jest może najbardziej trudna taka część naszego ciasta. Będziemy z tego pletli warkoczek. Dobra. Zapraszam, Hanie. Warkoczek ma nam okalać całe ciasto w ten sposób. Czyli ma być długi. Ma być długi. Podsypujemy sobie mąką, bo żeby się nam nie przyklejało ciasto do stolnicy, bo ono jest takie lekkie. I można podzielić na trzy części. Mhm. Na trzy. I z każdej jednej robimy taki rulonik. Będzie dosyć cienki rulonik. Proszę, tu Hania nam pięknie zrobiła sznureczki. Teraz zaplatamy warkocza. Sklejamy u góry i tak przekładamy. O, tak trzeba cały ten nasz wałeczek przekładać, tylko tak ostrożnie, żeby on się nie rwał, bo to kruche ciasto, tu w środeczku. Warkoczek będziemy układać na brzegach ciasta po to, żeby w środek później można było włożyć bakalię i masę. Tak. I teraz, żeby on się nam dobrze przykleił, ten brzeg posmaruj, tutaj masz pędzelek, białko od naszych jajek smarujemy tutaj przy brzegu. O, tutaj. Mhm. Tak jakbyś malowała farbami. O, tak. I ciągniesz aż do końca. Okej. Okay.
Super. Dobra, teraz a teraz później. Tato położy nasz warkoczyk. To nic, że się posypał. Ciasto się upiecze. I tak robimy w koło. Op, smarujemy białkiem i obkładamy warkoczkami. I no, dobrze, dobrze. Śmiało, no, fajnie. Nasze ciasto jest pięknie wykończone. Tutaj Kuba poszalał, zrobił nam piękne różyczki. Widać, że artysta. I teraz to, aby nasze brzegi, nasz warkoczyk i nasze kwiatki się ładnie błyszczały, prezentowały, posmarujemy to jeszcze dodatkowo rozmąconym jajkiem. Proszę Cię, Haniu, dla Ciebie kolejne zadanie. Smaruj wszystko oto nasz cały warkoczyk i kwiatuszki naokoło. Maluj, jakbyś malowała obrazek. Pięknie. O! Mamy kolejny kwiatek. Piękny tulipan. Naprawdę będzie się cieszyć. Kasia powiedziała, że wstawiamy ciasto do piekarnika na 35 minut, już jest fajnie przygotowane, więc ciach! Ale gorąco! Będzie się działo. Wyszedł nam dobry żurek świąteczny. Musieliśmy zrobić bardzo dobry wywar. Wywar zrobiony jest na kościach wędzonych i do tego jeszcze podsmażony boczek z cebulką. To jest zrobiony. No i oczywiście dużo warzyw. Pietruszka, cebula, seler, por i marchewka. Marchewkę dajemy dlatego, że później jak będziemy dodawali więcej żuru, żeby tak się zbilansował smak, bo będziemy ten zakwas jest kwaśny, więc musi być trochę słodyczy. Dlatego dodaję marchewki. Niektórzy w innych regionach Polski nie dodają, ale my tutaj akurat dajemy. Więc tutaj już mamy wywar zrobiony. Do tego wywaru będziemy jeszcze dodawali kiełbasę wędzoną i białą oraz bajeranek, szan, ale to możesz później, jak będziemy dodawali, to będziemy pokazywali. To jest na razie zrobiony wywar. Mniam. Do żurku musimy jeszcze dodać kiełbasy białej, kiełbasy wędzonej część, a tutaj mamy kiełbasę, która była surowa, w tej chwili jest już gotowana i z niej był zrobiony też wywar. Dodawaliśmy do wywaru. I kroimy w takie grubsze kawałki. Pomaga nam Hania. I ten pokrojoną kiełbasę wrzucimy tam do tego wywaru. I potrzebny nam jeszcze będzie chrzan. Nie we wszystkich regionach Polski chrzan dodają. Chrzan wykopany na polu, który dobrze pięknie pachnie, ślicznie, nie? Bo musimy trochę dodać też do żurku chrzanu. Cały ścielany? Nie, no może cały nie będzie potrzebny, ale to tak. Ile? Tak, o tyle starczy. Dobra. Starczy. I będziemy już doprawiali nasz żurek. Do wywaru, który wcześniej ugotowaliśmy, dodajemy pokrojoną kiełbasę. Tak konkretnie, prawda? Tak, bo to jest żur świąteczny. Czyli dużo, dużo do tego. Tak, dużo, dajemy. Bo muszę Wam powiedzieć, że ten żur to w ogóle żur to kiedyś jedli na wsi. Przede wszystkim biedne ludzie, bo w zasadzie on był gotowany na tym zakwasie. Aha. I tylko woda. Najwyżej tam rasowego chleba tam pokroili w kosteczkę, czy tam jeszcze, czy na kruszywie. I tłuszczu. Bez tłuszczu, bo to była potrawa na Wielki Post. Śledzie i żur o taki postny to był jedzony na Wielki Post od XV wieku. To wyczytałam w literaturze, tak, że dlaczego to była taka niby potrawa postna, a później teraz nam się zrobiła to potrawa świąteczna. Więc początkowo to on był jedzony na wsi, biedota jadła.
tam gdzie było najbiedniejsi ludzie żyli. Więc tam jedli, a później już też tą potrawę porubili ludzie bogatsi. A ludzie bogatsi to lubili dobrze pojeść. Więc te potrawy przerobili, zaczęli dokładać jeszcze inne składniki. I powstał żurek polski. I żurek polski, bo on przyszedł na ziemię polskie dużo wcześniej, już no przez ileś tam lat jest. Tylko wiesz, dlatego od Niemiec, bo od słowa kwaśny. Niemieckie żurek dlatego powstał. Bo żurek musi być, mieć smak kwaśny. Kwaśnawość. Kwaśny, dobra, to kwaśny. No. I to i dlatego coraz więcej. Niektórzy... To zależy od regionu Polski, bo w niektórych regionach to dodaje się śmietanę jeszcze. Aha, co to jest, tak. Jak ile wsypujemy? To wszystko? Tu, nie. Tu trochę dodamy pieprzu. Okej. Okay. To jest pieprz zmielony. Stłuczony, widziałem. Stłuczony, tak. Chyba starczy. No. Dobrze, na razie przestaniemy. I teraz najważniejsza rzecz, a to czy się na mnie on nie gotuje, zaraz ja jeszcze... Może żebyś palca nie wkładała. Najważniejsza rzecz... Żurek musi być taki, jak, może nie taki jak budyń, rzadszy trochę, ale on musi być zagęszczony. Teraz jeszcze będziemy dodawali zakwas już zrobiony. Tak, mam czardach, czy tylko powolutku? Po trochę. I on ma za zadanie zakwasić nam ten żur oraz zagęścić. Dobra. To jest mąka. Mogę już? Już, po trochę dajemy. Dobra. Mieszamy. O, tak. Tatem po ulu? Tak. Dawaj, jeszcze trochę, dawaj. Zaraz spróbujemy, czy nie za dużo. Bo to na razie stop. Aha, czyli trzeba cały czas smakować. Trzeba smakować, bo może nam wyjść bardzo kwaśny. A, widzisz. Więc to lejemy po trochę. Bo mówię, w niektórych regionach Polski też dodają trochę śmietany. Ale śmietana to nam się raczej kojarzy z białym barszczem, nie? No, a biały barszcz... A czym się różni biały barszcz od żurku? A ja nie wiem. A, to ja powiem. No. Do żurku robimy zakwas z mąki żytniej, no. A do barszczu białego z przednej. I tylko tyle. I tylko tyle, tym się różni. O, bo. Podstawowa zasada. Czyli zakwas ten na przedny, a tu na żytnie. Tak, a tu na żytnie. Tylko tam jeszcze dodajemy do tego barszczu białego. Co tam jeszcze dajemy? Śmietanę. A tutaj staramy się, można trochę dodać, ale żur prawdziwy to powinien być pyszny. Czas na wyjęcie naszego ciasta. Pewnie już jest piękne. Proszę, żeby się nie poparzyć. Uwa, ale gorąco. Ale ślicznie, jaki żółty kolor fajny. To jajko dało ten kolor. Tak, pięknie nam dało jajko ten kolor. Bierzemy na pięknie. Proszę spojrzeć. Ślicznie, ale zobacz jak te ozdoby teraz ładnie wyglądają. Pięknie nam się upiekły te ozdoby. No listeczek też fajnie wyszedł, ale ładnie. To było niechcący. Nie, to specjalnie, tak. To specjalnie teraz muszą się wszyscy domyślać, co to jest. Tak. Teraz nasze ciasto pozostawiamy do stygnięcia, a w międzyczasie przygotujemy masę kajmakową. Do naszej masy użyjemy... A to jest ta masa kajmakowa, wyjaśnij mi. To jest długo gotowane mleko z cukrem i to jest takie bardzo, bardzo, taka bardzo melasa, słodkie. Kiedyś używano to też do przekładania wafli. Wow. Bardzo prosto, bynajmniej na wsi mleko jest zawsze dostępne. Czyli to jak karmel robi się z wodą, to tutaj jest tylko i wyłącznie z mlekiem. Wlewamy mleko, około pół litra. Mleko od naszej krowy z Perkowic. Tutaj. A to jakaś słynna krowa. Tak, a nasza. Dużo słyszałem o niej. Tak, jest taka jedna. Ale to wszystko? Tak, to wszystko. Czyli cała szklanica. Cała szklanica. Dobra. I to na gaz. Okay, i mieszać ciągle, aż się skrystalizuje, powstanie taka kropla. Jak położymy masę na talerz, to nie ma prawa się rozlać, ma być zwięzła kropla taka. Aha. Jak ona ma się tak ciągle, taki jak karmel, taki jest mocny jak karmel. Masa się fajnie skrystalizowała, kończymy nasze tutaj gotowanie. Chwilę czekamy, aby ostygła. I następnie będziemy ucierać masło i dodawać trochę masy do tego. Okej, okay. Czy przekładam? Przekładamy tak masło do wierciochy. Wręczam berło
każdej gospodyni i rozcieramy masło. Tak, kręcimy kółko. No, dzieciństwo się przypomina. I kręcimy. Masło trzeba utrzeć tak trochę, żeby było takie puszyste. Tak, dobrze. Teraz dodajemy po trochę masy kajmakowej do utartego naszego masła. I w dalszym ciągu ucieramy. Dobra. Tak. Mikser miała. Muszę uważać na palce. Ila. Dla przełamania smaku spód mazurka smarujemy dżemem. Może być na przykład śliwkowy lub inny kwaśniejszy z mirabelek. I wystarczy, wystarczy. Myślę, że wystarczy teraz. No tak dokładnie, dobrze. Tak trochę, żeby twój listek został. I teraz posypiemy to wszystko bakaliami. Okej. Mamy to. I na koniec nasz masa kajmakowa. Proszę. No, tak, a teraz to precyzyjna robota, żeby to było na wierzchu, a nie mieszało nam się z dżemem.